Marta Balukiewicz. Witam Państwa w rozmowie Echo 24. Dzisiaj moim gościem jest dr Jacek Martynkiewicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej. Witam serdecznie. Witam. Kilka dni temu szpital przy ulicy Borowskiej miał okazję, w szpitalu tym przeprowadzono operację miednicy u pacjenta, który uległ wypadkowi w kopalni. To był ten dosyć głośny wypadek, kiedy winda z górnikami spadła. Jeden z pacjentów trafił do Państwa, zastosowano nowatorski sposób szczepienia implantu, nowy rodzaj implantu. Na czym polegała wyjątkowość tej operacji? Znaczy, to był troszkę zbieg okoliczności, że pan Zbigniew, który jeden z trzech poszkodowanych w tym wypadku urwania się windy w szybie w kombinacie KGHM trafił do nas, dość poważnymi obrażeniami w zakresie miednicy, ponieważ my się skupiamy tylko na panewce tutaj, ponieważ tutaj mówimy o nowatorskiej metodzie, ja bym użył lepszego słowa, jakby postęp w chirurgii, bo to nie jest jakaś rewolucja, natomiast jest to ewolucja, czyli rozwój naszej wiedzy i rozwój możliwości technicznych w zakresie chirurgii miednicy, która no, jest dość trudną dyscypliną w zakresie chirurgii narządu ruchu. I ten pacjent miał skomplikowany uraz w zakresie miednicy. Się skupiam na panewce, natomiast mam jeszcze złamaną kość krzyżową w miejscu. Tutaj mamy miejscu, właśnie, tak, mamy miejscu, model, gdzie, czy możemy pokazać, w miejscu, tak? Gdzie, pani, że proszę pisania, bardzo. W miejscu, gdzie przechodzą otwory kręgowe, gdzie wychodzą korzenie nerwowe z rdzenia, z ogona końskiego, czyli części, która tworzy dystalną część, wychodzi z rdzenia kręgowego, czyli wychodzą tu struktury elementu układu nerwowego, czyli korzenie nerwowe, które budują nerwy obwodowe i to jest właśnie ta strefa, tak zwana druga strefa i tutaj ta kość krzyżowa była złamana całkowicie, czyli od strony tylnej i była złamana panewka stawu biodrowego, czyli tu mamy tą część miedniczy, która buduje nam staw biodrowy, czyli panewkę i to ona tak wygląda od środka, czyli była ta panewka, była głowa kości udowej, która normalnie znajduje się w tym miejscu, działa jak pacjent upada, działa jak taran i rozłupuje ją jak taran drzwi i te elementy zostają przemieszczane do brzucha, za tym podąża głowa kości udowej. I ten pacjent miał, to był jeszcze kilka mniej poważnych objawów, natomiast ten uraz w zakresie miednicy był urazem najpoważniejszym, wiodącym, z tego powodu też trafił do naszego ośrodka, troszkę też na ślepo, bo na miejscu nie miano, koledzy, którzy w akcji ratowniczej byli udział, nie mieli takiej możliwości diagnostyki, żeby to stwierdzić, natomiast w tym badaniu takim wstępnym po dotarciu do pacjenta stwierdzi, że uległ najpoważniejszym obrażeniom i zadbali o transporcie do naszego szpitala, który jest dla naszego województwa i w ogóle makroregionu centrum urazowym. I w ten sposób pan Zbigniew się u nas znalazł. U nas przeprowadziliśmy diagnostykę tomografii komputerowej całego ciała w tym miednicy, gdzie rzeczywiście zdiagnozowaliśmy te urazy, które no, kwalifikowały się do leczenia operacyjnego w zakresie, czy pacjent wrócił do sprawności i szybkiej samoobsługi. Tak? Widzieliśmy, że dziś został wypisany i wyszedł, można powiedzieć, o własnych nogach. No, pojechał transportem do domu, bo to jest jednak kawał drogi, natomiast rzeczywiście jest się w stanie samodzielnie poruszać. A ten pierwszy moment, kiedy już pan Zbigniew trafił do państwa, kiedy już go zdiagnozowaliście, wiedzieliście, że spróbujecie zastosować ten nowy rodzaj implantu. Jak wyglądały konsultacje? Tak. Znaczy panewka stawu biodrowego, mówię, tu skupimy się na panewce, bo to jest pewna nowość, która jest takim krokiem rozwojowym w chirurgii miednicy i Wrocław ma taką swoje miejsce na mapie kraju z tego właśnie powodu, że dzięki naszej inicjatywie tego typu implant jest obecny w Polsce. Do tej pory był produkowany na rynek amerykański, firma to siedziba w mieście Stanów Zjednoczonych i oni go tam wprowadzili i dzięki naszej inicjatywie podjętej no, prawie 2 lata temu udało się, że on jest dostępny w Polsce. My nie dzierżymy palmy pierwszeństwa, że byśmy go pierwsi w Polsce wszczepili, natomiast rzeczywiście podjęliśmy, to dowiedzieliśmy się już też jakby post factum, że to nasze kroki przyczyniły się do tego, że firma podjęła się jednak dystrybuować ten typ implantów w naszym kraju.
Bo jest to pewien kolejny krok w rozwoju chirurgii miednicy stawu biodrowego. Natomiast oczywiście pacjent miał wskazania do leczenia operacyjnego. To jest taki troszkę szczęśliwy zbieg okoliczności, mówię, bo u nas akurat zakończyło się postępowanie przetargowe na zakup tego implantu, które jest obwarowane szeregiem ustaw o zakupach środków publicznych, umowy o przetargach. To dość długo trwało, dlatego akurat to się zbiegło z czasem. Myśmy na to właśnie czekali i ten pacjent, akurat pan Zbyszek, był pacjentem, który już mogliśmy użyć, użyć tego implantu w zakresie formalnym, bo została podpisana umowa z firmą na dostarczanie go. A typ złamania, bo pamiętam jeszcze, że typ złamania miednica zgodnie z podziałem Le Tournella, który go wprowadził w latach 60. ubiegłego wieku, łamie się na 10 sposobów i nie chce inaczej, chociaż badano, próbowano znaleźć jakieś inne rodzaje złamań, okazuje się, że nie. Panewko łamie się na 10 określonych sposobów, które to pisał Émile Le Tournelle w latach 60. w Paryżu i tak jest. I w zależności od typu złamania kwalifikujemy pacjenta do typu leczenia. Także nie dobieramy pacjenta do tego, co mamy w asortymencie, tylko asortyment dobieramy do typu urazu, do rodzaju urazu, klasyfikujemy go zgodnie w danym typie klasyfikacji i wtedy wiemy, jak postępować, jak leczyć ten uraz, ponieważ tu są też różne drogi dotarcia, to jest dość głęboko położona struktura, czyli tu mamy z zewnątrz, mamy cały szereg mięśni, w środku mamy trzewia, mamy pęcherz moczowy, mamy całą jelita, mamy szereg naczyń, układ nerwowy, czyli to jest stricte upakowana struktura. Laikowi się może wydawać w takim razie, że operacja przy tego typu złamaniach to jest bardzo, bardzo poważna ingerencja tutaj w ciało, a z tego, co wyczytałam już czytając właśnie o zabiegu, który Państwo przeprowadziliście, że podczas operacji to cięcie jest dużo mniejsze, bo ma zaledwie 10 centymetrów. Tak. To jest właśnie ten postęp. To jest ten postęp. Pierwotne cięcie, które zostały dostępy do chirurgii, do miednicy, od której w ogóle zaczęła się taka nowa era, dajmy na to, w chirurgii miednicy, odkąd zaczęto radzić sobie z tymi złamaniami, to jest dostęp biodrowo-pachwinowy, opisany przez Le Tournella właśnie, tego ojca chirurgii miednicy, który go wprowadził i on też był takim rewolucją wtedy na tym czasie. To jest to dostęp dość obszerny, ponieważ jak mamy miednicę, to cięcie prowadzimy od strony przedniej, a nad spojeniem łonowym, aż prawie takie 30 cm okalające. Gdzie mamy wgląd do całej panewki tutaj, całej połowy miednicy i całej połowy ciała. Natomiast jest to bardzo, bardzo duży i rozległy dostęp. On do tej chwili jest uznawany za tak zwany złoty standard, czyli dojście z wyboru, natomiast rzeczywiście jest on rozległy i jako świat nauki, czyli lekarze, którzy się zajmują tym problemem, chcemy sobie, trochę takie lenistwo jest, lenistwo i wrodzone lenistwo człowieka, chcemy sobie ułatwić to życie sobie i pacjentowi, czyli szukamy czegoś, co mogłoby nam to życie ułatwić i zostały wprowadzone w latach opisane dostępy przednie, tak zwane intrapelik, właśnie, które... To jest, czyli jak mamy spojenie łonowe, a tutaj gdzieś mamy na tej wysokości pępek, czyli prowadzimy cięcie od spojenia łonowego w kierunku pępka około 8 do 10 cm. To jest pierwsze opisane przez Finów cięcie w 1998 roku. Finowie z Helsinek, Hirvensalo i Lindahl opisali to cięcie i ten dostęp, dzięki którym temu dostępowi wchodzimy do zewnętrznej strony, do wewnętrznej strony miednicy i możemy operować w tym zakresie urazów międzykostnej. Można to cięcie prowadzić w poprzek, tak jak do cięć cesarskich w linii Fanny-Stiela, ale to cięcie jest opisane jako przez Brytyjczyków Cola i Bonhoeffera rok później, bo to w 1994 roku opisane jako zmodyfikowany dostęp stopy i to cięcie jest najczęściej jakby używane w literaturze, natomiast jakby palmę pierwszeństwa dzierży tutaj opisany rok wcześniej dostęp fiński. Ja miałem przyjemność nauczyć się go od profesora Lindala, czyli jednego z ojców, propagatorów tego dostępu
który pracuje w Finlandii i jeden z trzech współautorów tego wprowadzenia tego dostępu. Przez wiele lat on był używany w Finlandii, troszkę no, kraje takie północnej Europy i od około 10 lat te dostępy przednie zaczęły być mocno popularne, zwłaszcza głównie w Europie. Stany Zjednoczone były troszkę do tyłu i Stany Zjednoczone też się zainteresowały tym dostępem. Właśnie, bo może przejdźmy teraz do tego momentu, kiedy już jest ten implant wszczepiany, tak? Będziemy kontynuować właśnie, to dojdziemy do instępu. To jest implant, który powstał w Stanach Zjednoczonych. I Amerykanie zainteresowali się tym dostępem, bardzo im się spodobał, ale rzeczywiście implanty, które były do tej pory w użyciu na rynku, no, nie były anatomiczne. To były proste płyty lub lekko wygięte łukowato w jednej płaszczyźnie, które jak widzimy geometrycznie, czyli tu mamy jeden łuk, tu mamy zagięcie, tu mamy liczne wybrzuszenia, musieliśmy po nastawieniu, czyli po wykonaniu anatomicznej rekonstrukcji, czyli odprowadzenia tych wszystkich łamanych elementów na swoje miejsce, musieliśmy to no, ustabilizować, czyli po to się mówi skręcić śrubami, czy stosujemy różnego typu implanty. I tamte płyty musieliśmy doginać w środku ciała, wyciągać, przykładać, doginać, pasować, przycinać i musieliśmy, żeby zastosować stabilną konstrukcję, jeszcze mówimy właśnie o złamaniach w tej części, gdzie jest bardzo głęboko, tu jest bardzo taka studnia, jak się operuje. Ta część to jest taka studnia, żeby sobie radzić w tej okolicy, tak zwanej na powierzchni czworobocznej i w tylnej kolumnie, czyli to jest tutaj z tego cięcia od przodu, no to musieliśmy się mocno gimnastykować, zajmowało to nam dość dużo czasu. Rosło ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych, głównie boimy się oczywiście uszkodzenia naczyń nerwowych, naczyń krwionośnych, układu krwionośnego, które powodują duże krwawienia, są duże naczynia i no, niebezpieczeństwo zabiegu znacznie rosło. No ale musieliśmy to wykonać, także zajmowało nam to czas i żeby to wykonać, potrzebowaliśmy użyć trzech implantów. No, Amerykanie się zainteresowali tym dostępem, stwierdzili, że to jest też ciężko, nie? I praktycznie naród wymyślił płytę, która jak się okazuje, ona jest akurat na tą stronę, także pokażemy, ta płyta pasuje. Idealnie pasuje. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to są dwie różne rzeczy. To jest model, który wziąłem z szafki gdzieś tam z kursu przywieziony, firma, która produkuje dydaktyczne rzeczy, a to jest taki implant tej właśnie firmy. Taki, który dokładnie pacjent miał wszczepiony. Tak jest. I zobaczmy sobie. To nie jest jedno z drugim spasowane. Dwie różne firmy, to powstało może 2 miesiące temu, to może 5 lat temu. Tego jeszcze nie było na rynku. Przykładamy i co się dzieje? On pasuje. On nie jest przekręcony, ale pasuje, jak go przyłożymy, idealnie. Okazuje się, że on pasuje idealnie. Patrzymy tutaj na środek naszej miednicy. Nie? On delikatnie odstaje, natomiast rzeczywiście to tutaj no, ale od tego zmienność, właśnie są chirurgi, jest którzy pewna, mają pewna to zmienność, tak. Pewna zmienność jednak jest i on jest też tak pomyślany, można sobie tutaj to dowieść. Natomiast najważniejsza część, tutaj ta wewnętrzna powierzchni czworobocznej, która buduje i stwarza granicę kostną między panewką stawu biodrowego a narządami miednicy mniejszej, idealnie pasuje nam do budowy miednicy kostnej, czyli po wykonaniu nastawienia tracić długi czas na wykonanie stabilnej konstrukcji, przykładamy ten implant, przykręcamy go wewnątrz do kości i tworzy nam się bardzo sztywna, stabilna konstrukcja, która pozwala pacjentowi szybko podjąć chodzenie, szybko wrócić do zdrowia. Panie doktorze, pan to mówi w bardzo prosty sposób. Trzeba przyłożyć, przykręcić i jest. A przecież to była bardzo trudna operacja. Ile trwała ta operacja? Jakie trudności tutaj napotkaliście? Cała procedura, bo jak mówiłem, to myśmy wykonali dwa zespolenia. Pierwsze to jest złamanie kości krzyżowej w tej strefie drugiej. To ustabilizowaliśmy takimi śrubami, które biegną stąd, przechodzą przez kość biodrową i tutaj wchodzą nam, pani jeszcze to podróżyła, one wchodzą nam tutaj w
To jest jedna i dwie takie śruby, które zespalają nam kość krzyżową i pozwalają, że zachować, otworzyć stabilność pierścienia tylnego miednicy. One są wprowadzane pod monitorem z takich mało inwazyjnie ścięć. Wszystko to jest tak, jak można troszkę porównać do zabiegu koronarografii, czyli leczenia zawału, gdzie wchodzimy przez małe nacięcie, i wszystko tak? Oglądamy sobie w angiografii. Tam tutaj mamy obraz też rentgenowski, czyli monitor rentgenowski w fluoroskopie, czyli ramię C. I to w pierwszym etapie około godziny trwało. Wprowadziliśmy dwie śruby, nastawiliśmy to i wprowadziliśmy metodą taką małą inwazyjną dwie śruby. Zespoliliśmy najpierw obręcz, bo powinniśmy najpierw zacząć od obręczy i potem przystąpiliśmy do operacji właśnie na panewce z użyciem tego implantu i cały zabieg trwał około 4 godzin, czyli około godziny na część tylną, czyli złamanie kości krzyżowej i około 3 godzin na złamanie panewki. Szpital we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest jednym z pierwszych, czy jest pierwszym na pewno na Dolnym Śląsku. Czy mamy szansę, żeby Wrocław właśnie stał się takim ośrodkiem słynnym na całą Polskę, specjalizującym się między innymi właśnie w tego typu nowatorskich operacjach? No, ja sądzę, że w tej chwili jesteśmy ośrodkiem wiodącym na pewno w naszym województwie. Tak, patrząc na kontakty z kolegami z innych ośrodków, którzy też zwracają się o pomoc, ci co wiedzą, że się zajmujemy, którym już pomogliśmy ich pacjentom, którzy trafili do nich, a oni nie byli w stanie ich operować i im pomogliśmy i przyjęliśmy tych pacjentów, zoperowaliśmy, wiedzą, że mogą na nas liczyć i oni jak trafimy się tych pacjentów. Tych pacjentów na całe szczęście nie ma dużo, bo to nie jest problem epidemiologiczny, to są bardzo poważne urazy i całe szczęście ich nie ma dużo, ale jak się zdarzą, to a zdarzą się wszędzie, no jest tak, że się zdarzą tylko w zakresie rejonu operacyjnego naszego szpitala. Jak się zdarzą, to generują bardzo duży kłopot dla tego pacjenta, dla tej jednostki. To są zazwyczaj ludzie młodzi, w pełni zdrowi, którzy w wyniku ciężkich urazów komunikacyjnych, tego upadku z wysokości, w tym przypadku no, tracą funkcję, są przykuci do łóżka czasami na wiele tygodni bez leczenia operacyjnego i bez tego leczenia operacyjnego są, można powiedzieć, okaleczeni do końca życia. To jest już uraz, który wymaga leczenia operacyjnego, niezoperowany, nieodwracalny. Powoduje mniejsze lub większe kalectwo. I na tą chwilę no, nasza klinika, wydaje mi się, że jest ośrodkiem wiodącym na pewno w Dolnym Śląskim. No też musimy tutaj krótko tylko wspomnieć o tym, że przecież też w Państwa klinice była operacja ręki pierwsza na świecie, tak? Tak. Gdzie zrobiono przeszczep ręki u człowieka, który nigdy tej ręki wcześniej nie miał. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo wiemy już, że o tym na naszej antenie mówiliśmy. Zresztą nie tylko na naszej antenie, bo cały kraj praktycznie żył tym sukcesem. Pan również był w tym zespole operującym. Tak, ja byłem również w tym zespole. Więc tylko krótko, szpital ma naprawdę dobrych fachowców i tutaj mamy się czym pochwalić. Tak, to prawda. To nic nie bierze się z niczego. To jest zasługa całego zespołu. Tak samo w zakresie tej chirurgii miednicy zaczynaliśmy bardzo skromnie, trzeba powiedzieć. I ten operacja pana Zbigniewa to jest jakby zamknięcie tego pierwszego etapu, gdzie może początkowego etapu, gdzie myśmy zaczynali od zera. Nie było się od kogo uczyć, bo się tego na Dolnym Śląsku nie robiło. Coś się robiło, to nie tak, że nie się tutaj zabierać, że operowano miednicę, natomiast nie operowano ją w takim podejściu, jak myśmy to zaczęli robić. I w tej chwili, po wykonaniu tego zabiegu pana Zbigniewa, no, absolutnie to jest zbieg okoliczności, że to się stało z tym pacjentem. Nasza klinika prezentuje pełne spektrum możliwości terapeutycznych, jeżeli chodzi o zaopatrzenie złamania miednicy, czyli nie ma metody leczniczej na świecie, którą nie moglibyśmy pacjentowi zaoferować. Nie? To jest świetna wiadomość w takim razie na koniec naszej rozmowy. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój nie tylko pana kliniki, ale również całego szpitala i przede wszystkim tych wszystkich lekarzy, którzy przyczyniają się do rozwoju medycyny. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był dr Jacek Martynkiewicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę.